Czy bywasz czasem zazdrosny i ta zazdrość niszczy ci przyjemność życia? Prawie każdy w jakimś okresie życia jest zazdrosny i warto sobie z tym uczuciem poradzić. Dlatego dzisiaj dowiesz się o tym, co zrobić z zazdrością w związku i co warto o niej wiedzieć, by jak najszybciej pozbyć się jej zarówno z twojej głowy, jak i z twojej relacji. Obejrzyj ten film do końca i od natychmiast zastosuj omawiane dzisiaj podejścia, by jak najszybciej poprawić jakość Twojego życia i Twojego związku. Najpierw powiemy sobie kilka rzeczy, które warto sobie uświadomić w kontekście zazdrości, z którą czasem się mierzysz, a potem przejdziemy do tego, co z tym zrobić, by raz na zawsze wyeliminować ją ze swoich relacji. Jako adwokat wielokrotnie widziałam, jak zazdrość. Często niewspółmierna i nieuzasadniona, doprowadzała do rozpadu różnych związków i relacji, więc sprawa nie jest wcale błaha. Z drugiej strony, gdy w związku brak zazdrości, wiele osób ma obawy, że partnerowi jednak na nich nie zależy. Nawiasem mówiąc, lata temu, prywatnie, będąc w różnych związkach, byłam kobietą z natury, jak mi się wtedy wydawało, bardzo zazdrosną. Dzisiaj jestem w relacji, w której o zazdrości z mojej strony raczej nie ma mowy. Jak do tego doszło? Mam na ten temat kilka obserwacji i przemyśleń, które mogą być dla Ciebie bardzo wartościowe. Przechodzimy do rzeczy. Po pierwsze, jeśli się naprawdę dobrze przyjrzysz, to zobaczysz, że tak naprawdę zazdrość ma niewiele wspólnego z Twoją miłością do drugiej osoby, a bardzo dużo z Twoim brakiem miłości do samego siebie. Zazdrość nie jest więc dowodem na to, że zależy Ci na drugiej stronie. A raczej na to, że Twoje poczucie własnej wartości to coś, na czym koniecznie należy popracować. Jeśli zdarza Ci się odczuwać zazdrość, to przyjrzyj się też, z czego ta zazdrość wynika. Bardzo często też jest tak, że zazdrość ma nie tyle coś wspólnego z wcześniejszymi zachowaniami osoby, o którą jesteśmy zazdrośni, co z naszymi wcześniejszymi zranieniami, zawodami i rozczarowaniami. Zazdrość mówi więc najwięcej o osobie, która ją okazuje. Zdradza jej niepewność, brak poczucia własnej wartości, brak poczucia bezpieczeństwa. I teraz zastanów się, czy na pewno chcesz takie sygnały wysyłać osobie, z którą jesteś w relacji? Nawiasem mówiąc, jak się dobrze zastanowisz, to zazdrość to jest chyba jedyny z grzechów głównych, z którym ani przez moment nie wiąże się choć chwila przyjemności. Od początku do końca zazdrość generuje raczej negatywne uczucia i emocje w osobie, która jej doświadcza. Ale wróćmy do tych obserwacji i założeń. Druga obserwacja. Zazdrość zazwyczaj nie prowadzi do żadnych pozytywnych rezultatów. Zanim pod wpływem zazdrości zechcesz coś powiedzieć lub coś zrobić, odpowiedz sobie koniecznie na jedno pytanie. To pytanie to: co dokładnie chcesz przez to osiągnąć? Jeśli swoją zazdrością chcesz zachęcić partnera do siebie lub powstrzymać go przed jakimiś zachowaniami, które dla Ciebie są niekorzystne, to przede wszystkim uświadom sobie, że takimi wybuchami zazdrości osiągasz efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego. Zazdrością doprowadzić możesz do zakończenia relacji, do konfliktów, do awantur, wzajemnych oskarżeń, braku zaufania, wzajemnej podejrzliwości. Nie doprowadzisz w ten sposób do tego, że się do siebie zbliżycie, ani do tego, że partner będzie bardziej Cię kochał, czy będzie z Tobą bardziej szczęśliwy. Zanim więc wypowiesz jakiś słuszny komentarz, zanim okażesz zazdrość, zanim wybuchniesz, spróbuj wyrobić sobie taką jedną myśl, taki moment zastanowienia, znaleźć małą przestrzeń na chwilę refleksji i odpowiedź sobie na to pytanie, po co? Co chcesz przez to osiągnąć i czy na pewno to, co zamierzasz zaraz zrobić albo powiedzieć, doprowadzi cię do zamierzonego rezultatu? Przy tej okazji warto też się przyjrzeć, czy. Przez to, co robisz, sam czasem nie wzmacniasz negatywnych zachowań czy nie osłabiasz dobrych zachowań partnera wobec siebie. Czasem pod wpływem wzburzenia działamy tak, że nasze działanie prostą drogą zmierza do katastrofy w relacji, a tak naprawdę wystarczyłoby nieco wcześniej odrobinę się zastanowić. Po trzecie, czasem w związku okazujemy zazdrość, bo czujemy, że jest ona nie tylko społecznie akceptowana, ale nawet oczekiwana. Jasne. Pewnie w kontekście zazdrości wyraźnie widzisz, że utrudnia ona komunikację, prowadzi do negatywnych sytuacji, osłabia poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa w relacji. No, ale z drugiej strony, nawet słowa piosenki mówią: Nie ma miłości bez zazdrości. A wiele osób uważa, że właśnie zazdrość jest dowodem na to, że ktoś jest dla ciebie bliski, że ci na nim zależy. A skoro tak, to może trzeba ją jednak od czasu do czasu poczuć? Owszem, może być tak, że gdy doświadczysz zazdrości w związku, to nagle się obudzisz, dostrzeżesz partnera, jego potrzeby, uświadomisz sobie, że nic nie jest dane raz na zawsze i no, jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, że przez to też może wzrosnąć świadomość wzajemnych potrzeb. Ale czy do tego wzrostu świadomości na pewno jest konieczna zazdrość? Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na temat zazdrości w związku? Czy jest ona potrzebna, czy raczej lepiej, żeby jej w ogóle nie było? Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania. Gdy już sobie uświadomisz te rzeczy, te trzy założenia, o których powiedzieliśmy przed chwilą, to zakładam, że znacznie łatwiej będzie Ci sobie z tą zazdrością w związku poradzić. Aby to osiągnąć praktycznie i przełożyć te rozważania na realne życie, warto do Twojego związku wprowadzić kilka zasad, i właśnie teraz do tych zasad przechodzimy. Zasada pierwsza. Siej trawę odpowiednio gęsto. Na potrzeby eliminowania zazdrości w związku, ta zasada siej trawę odpowiednio gęsto czyli tak gęsto, by nie było w niej miejsca na chwasty oznacza dbaj o dużo dobrych przeżyć z twoim partnerem. Dbaj o dużo głębokich rozmów, o wasze wspólne doświadczenia, o poczucie bliskości. Dbaj o to, by w związku było wiele doświadczeń i przeżyć dobrych dla ciebie i dla was jako pary. To zapewnienie, by trawa była odpowiednio gęsta, czyli by było odpowiednio dużo dobrych rzeczy, ma służyć kilku celom. Po pierwsze, temu, by potrzeby Twoje i Twojego partnera były zaspokajane w ramach Waszego związku, w ramach Waszej relacji. By żadne z Was nie miało pokusy ani potrzeby, by poszukiwać zaspokojenia tych potrzeb gdzieś indziej, poza Waszym związkiem. I to nie chodzi tylko o względy intymności i bliskości ale też o tą wyjątkową więź, która Was ze sobą wiąże. O to zaufanie, o to wzajemne zrozumienie, o tą głębię relacji. Czasem jest tak, że poczucie zazdrości wynika z poczucia niedoboru. Jeśli nie masz dostatecznie dużo bliskości, czułości czy choćby zainteresowania ze strony swojego partnera, to będziesz zazdrosny, gdy te rzeczy będzie on okazywał komuś innemu. Zadbaj więc o to, by Wasza relacja była bogata w te elementy, które są dla każdego z Was ważne. Jeśli Twoje potrzeby będą zaspokojone, nie będziesz szukał ich zaspokojenia gdzieś indziej. Jeśli będą zaspokojone potrzeby Twojego partnera, on też nie będzie szukał ich zaspokojenia poza Waszym związkiem, a w rezultacie żadne z Was nie będzie miało powodów do zazdrości. Pamiętaj więc, siej trawę odpowiednio gęsto. Osobiście bardzo lubię tą metaforę. Piszemy też o niej szerzej w naszej książce Sukces w relacjach damsko-męskich. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej, to oczywiście link do książki znajdziesz na dole w opisie pod tym filmem. W książce znajdziesz też inne zasady, które warto przyjąć, by twój związek był szczęśliwy i trwały. Więc serdecznie cię do niej zapraszam. Możesz sięgnąć zarówno po książkę w wersji papierowej, po e-book jak i audiobook. Wszystkie warianty czekają na ciebie w naszej księgarni. Druga zasada ma też trochę związek z tą pierwszą. Ta zasada to: niech zabraknie ci czasu na zazdrość. Dbaj o to bogactwo w relacji na tyle, by zabrakło w niej miejsca i czasu na negatywne uczucia, na zazdrość czy na jakieś bezpodstawne podejrzenia. Jeśli skupisz się na tym, by w Twojej relacji było jak najwięcej dobrych przeżyć, jak najwięcej bliskości, radości z bycia razem, no to może ci zabraknąć czasu i energii na to, żeby się doszukiwać jeszcze powodów do zazdrości, analizować jakieś słowa albo zachowania twojego partnera. Nawiasem mówiąc, to jest cenna wskazówka we wszelkiego rodzaju zazdrości, nie tylko w związku. Jeśli czujesz, że takie negatywne emocje i myśli wkradają się do twojej codzienności, to spróbuj przekierować swoje skupienie na coś znacznie bardziej produktywnego, coś co posuniecie do przodu, zajmie twoje myśli i twoją uwagę i da zdecydowanie lepsze rezultaty niż jakieś rozmyślanie o tym, czego komu należy zazdrościć. Trzecia zasada, z którą wyeliminujesz zazdrość twojego związku, to nie uprawiaj archeologii. Bardzo częsty błąd w związkach, to opowiadanie sobie nawzajem ze szczegółami o wszystkich swoich poprzednich partnerach, relacjach, powodach rozstania i podbojach miłosnych. Takie rozgrzebywanie przeszłości, bawienie się w archeologa, bardzo łatwo może wygenerować niepotrzebne porównywanie się do poprzednich partnerek, z którymi kiedyś był nasz ukochany, do analizowania co z kim, w jaki sposób, kiedy przeżywał, czego doświadczał. Zazwyczaj jest tak, że w tych porównaniach z duchami przeszłości, to raczej my wypadamy szczególnie blado. Zastanów się, czy na pewno potrzebujesz znać ze szczegółami historię miłosną osoby, z którą się wiążesz. No i jasne, warto sobie powiedzieć o rzeczach ważnych, rzutujących na obecną sytuację, o potencjalnych trupach w szafie. Ale rozmawiajmy raczej o trupach w szafie, a nie o duchach wszystkich swoich byłych. I pamiętaj, że ważne dla Ciebie powinno być to, jaki ten człowiek jest dzisiaj, a nieco konkretnie go do tego, jaki jest doprowadziło. Zasada czwarta. By pozbyć się zazdrości, to unikaj porównywania się. Unikaj porównywania się zarówno do tych wykopalisk, o których mówiliśmy przed chwilą w tym punkcie o nieuprawianiu archeologii, jak i unikaj porównywania się do innych osób, które są obecne aktualnie w życiu Twojego partnera lub Twoim. Relacje międzyludzkie mają to do siebie, że każda jest inna. I choć czasem sprowadzamy je do wspólnego mianownika relacji damsko-męskich, przyjaźni, znajomości czy koleżeństwa, to jednak każda relacja z drugim człowiekiem jest wyjątkowa i różni się od pozostałych. Różne są charaktery, różna jest dynamika znajomości, różne potrzeby też te relacje w nas zaspokajają. Zadbaj więc o to, by relacja, jaką ty tworzysz z drugą osobą, była bogata i wyjątkowa, a wtedy nie będziesz musiał ani porównywać się do innych, ani obawiać się, że ktoś lub coś zagrozi Twojej relacji lub ją będzie chciało zastąpić. Zasada piąta. Mów sobie nawzajem z partnerem dużo dobrego. I pamiętaj, że lepiej przesadzić mówiąc za dużo i zbyt często, niż mówiąc za mało lub nie mówiąc wcale. Jakoś tak w większości relacji jest. Że jak rozmawiamy, to po to, by wyjaśnić konflikt, by omówić rzeczy trudne, ważne, albo by ustalić kwestie bieżące i organizacyjne. Jakoś rzadko rozmawiamy z partnerem po to, by powiedzieć mu, jaki jest dla nas ważny, jak jesteśmy szczęśliwi w relacji z nim, co w nim podziwiamy i co kochamy. Zapewniam Cię, że taka rozmowa może nie jeden związek przekierować na zupełnie nowe, lepsze tory. Czasem w anegdotach opowiada się historię męża, który mówi po 20 latach do żony, że przecież na ślubie Ci powiedziałem, że Cię kocham i do tej pory nie odwołałem, więc o co Ci chodzi? Osobiście też widziałam wiele par, które uważały, że nie ma potrzeby ani sensu takich rzeczy mówić, bo przecież są to kwestie oczywiste. Wierz mi, takie założenia zazwyczaj dobrze się dla nich nie kończyły. Dlatego wyciągnij dla siebie wnioski i zadbaj o to, żebyś w Twoim związku odpowiednio dużo i często mówił szczerze o dobrych uczuciach, jakie masz dla swojego partnera, i nawzajem, żeby on też miał okazję i sposobność powiedzieć Tobie, co czuje dla Ciebie, co w tobie podziwia. I przyjmijcie zasadę, że jeśli już musicie coś wyolbrzymić, to wyolbrzymiajmy raczej te dobre rzeczy, które między Wami są. Szósta zasada też wiąże się z komunikacją. Zadbaj o jakość rozmów, które prowadzisz ze swoim partnerem. Jeśli trzeba, naucz się na nowo prowadzić z nim szczere i głębokie rozmowy. O tym, jak to zrobić i jakie zasady ustalić w komunikacji w związku, piszemy też szerzej w książce Sukces w relacjach damsko-męskich, więc w razie potrzeby już wiesz gdzie szukać. Odpowiednie zadbanie o komunikację w związku może sprawić, że ta relacja nie tylko będzie trwała, ale też będzie dostarczała wam dużo szczęścia każdego dnia. Więc naprawdę jest o co się starać. Jeśli interesuje Cię to, jak poprawić Twój związek, to prawdopodobnie zainteresuje Cię też mój film o tym, jak małe rzeczy robią dużą różnicę w związku. Film znajdziesz tutaj, więc serdecznie Cię do niego zapraszam. Zapisz się też na mój newsletter, link znajdziesz tutaj na dole w opisie, no i spotkaj się ze mną w kolejnym materiale. Powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.